Cześć! Witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. I dzisiaj zaczniemy sobie od takiego jesiennego, fajnego tematu. Także ruszamy! Nie zapisałam, kto pytał, ale... Temat grzybów. Proszę o poruszenie grzybów. Czy można, ile, w jakiej formie? Teraz jest sezon i niestety nie potrafię sobie odmówić 2-3 kani w panierce na tydzień. Moi drodzy, zacznijmy w ogóle od tego, że znów na keto możesz jeść praktycznie wszystko w zależności od Twojego zaawansowania w temacie, a raczej zaawansowania Twojego organizmu, od tego, na ile jesteś zaadaptowany i jaka jest Twoja elastyczność metaboliczna. Bo nawet jeżeli zjemy coś węglowodanowego, to za chwilę do ketozy wracamy i to jest zupełnie normalny, naturalny dla nas stan, chyba że potrzebujemy na przykład ze względów zdrowotnych utrzymywać stan ketozy klinicznej chociażby i bardzo wysokie ciała tlenowe cały czas. Ale większość osób nie ma takich potrzeb i wcale nie musi do tego dążyć. Dlatego nawet jeżeli to będzie panierka, bo pewnie zaraz się pojawią radykaliści, no zależy jaka panierka. Więc nawet jeżeli to będzie panierka z bułki pszennej, po której się dobrze czujesz, to śmiało. Ale przejdźmy do samych grzybów. Grzyby są super, bo mają dużo takich wartości prozdrowotnych. Co istotne, mają też potwierdzone badaniami naukowymi działanie przeciwnowotworowe, czyli potrafią wspierać autofagię i niszczenie w naszym organizmie tych komórek rakowych, które tak naprawdę cały czas się w każdym organizmie tworzą, tylko jeżeli działa nasz układ odpornościowy prawidłowo, to po prostu nowotwory się nie rozwijają. Dlatego grzyby pod tym kątem są super i o tym mówiłam też na Instagramie nie tak dawno, więc jeżeli chcecie takiego uzupełnienia treści, a jeszcze nie śledzicie mnie na Instagramie, to zapraszam na Instagram. Linki w opisie filmu do Instagrama też są. Tam są takie, wiecie, można wrzucać szybsze treści, jakieś relacje i tak dalej. Natomiast ja polecam grzyby, bo one też są niskokaloryczne i jak wiele osób zastanawia się, co zrobić na keto, żeby zwiększyć objętość posiłków, no to tutaj grzyby mogą przyjść z pomocą. Okej, one są źródłem węglowodanów, ale w takich 100 gramach, powiedzmy, grzybów jest, a to wcale nie jest już tak mało, jest w zależności oczywiście od rodzaju, ale około 3, 4, może maksymalnie 6 gramów grzybów netto, bo mamy tam też błonnik. Nie grzybów, węglowodanów netto, oczywiście. Także to wcale nie jest jakoś bardzo dużo i spokojnie te grzyby możemy jeść, a przez to, że one mają niską kaloryczność, no to właśnie możemy ich zjeść więcej, a nasze makro bardzo się nie zmienia, więc to jest na pewno fajny dodatek, zarówno smakowo, teraz w okresie jesiennym, ja to w ogóle uwielbiałam za dzieciaka chodzić z babcią na grzyby i ostatnio wyciągnęłam moją rodzinkę przy okazji spaceru rowerowego, udało nam się też trochę grzybów pozbierać, także dla mnie to też jest taki sentymentalny powrót do dzieciństwa, te grzyby, więc sama na nie mam nadzieję jeszcze kilka razy pójdę, tym bardziej, że sezon w pełni. Ale nawet jeżeli kupujecie grzyby, ja uwielbiam kurki i nieraz sobie je kupujemy, czy na przykład boczniaki, czy grzyby shiitake, to naprawdę jest to fajne uzupełnienie diety, nie ma się ich co bać. I czy to jakaś jajecznica z grzybami, czy same grzyby jako dodatek, czy taki fajny sos grzybowy, który można zrobić naprawdę w taki ketogeniczny sposób, albo jako dodatek właśnie do mocno ketogenicznego posiłku, czy zupa grzybowa, krem grzybowy, które fajnie też nam się sprawdzają w takim okresie, kiedy jest chłodniej, gdzie jeżeli wprowadzimy właśnie te zupy, to też sytość zazwyczaj nam się zwiększa i warto wprowadzać te ciepłe posiłki do naszej diety. Także jeżeli chodzi o grzyby, jestem jak najbardziej o tak. Na tak pamiętajcie tylko, że nie powinniśmy ich podawać dzieciom do mniej więcej 8-10 roku życia, bo ich układ trawienny jeszcze tak małych dzieci, młodszych niż powiedzmy te 10 lat, nie zawsze będzie gotowy na trawienie tych grzybów. Także o tym też pamiętajmy. No i oczywiście, jeżeli sami zbieramy grzyby i nie wiemy, nie mamy pewności, to lepiej ich nie jeść. Lecimy dalej.
Joanna, jak podejść do diety keto w przypadku zapalenia żołądka i dwunastnicy? Czy dieta keto nie jest przypadkiem dietą ciężkostrawną i czy taka dieta do takich problemów się przyczynia? Mam silne bóle żołądka, kiedy w mojej diecie jest sporo mięsa i nabiału, do tego dochodzi uczucie ciężkości, palenia w przełyku i nawracający refluks. Przychodzi, kiedy ograniczam mięso, nabiał i jajka. I co z błonnikiem, którego niejedzenie spowoduje zabicie zdrowych bakterii jelitowych? Droga Joanno, dieta keto, tak, może być bardzo ciężkostrawna, natomiast może też być w ogóle nie ciężkostrawna, a wręcz lekkostrawna. Wszystko zależy od tego, jak daną potrawę przygotujemy. Bo można coś po prostu spalić na patelni, a można coś na przykład, jeżeli mamy tego typu problemy, czyli zapalenie żołądka czy dwunastnicy, przygotować w wolnowarze i jest to mega lekkostrawna, bardzo wartościowa forma przygotowywania posiłków i o tym też wiele razy już mówiliśmy na kanale, więc tutaj kwestia tego, w jaki sposób prowadzimy dietę keto, jest najważniejsza. Jeżeli ktoś ma zapalenie żołądka i dwunastnicy, czy w ogóle jakiekolwiek zapalenia, to na pewno żywienie ketogeniczne działające przeciwzapalnie będzie wsparciem, ale pod warunkiem, tak jak mówię, że ono będzie przeciwzapalne i tutaj z pewnością w takim wypadku trzeba podejść do tego indywidualnie, moim zdaniem wprowadzić suplementację, która będzie wspierać trawienie, jak najbardziej właśnie sprawiać, że to będzie lekkostrawne, no i też pomagać leczyć te stany zapalne, więc to jest bardzo istotne. Więc tutaj sama dieta keto nie pomoże, jeżeli nie będziemy dodatkowo wspierać naszego organizmu. I piszesz, czy dieta keto do takich problemów się przyczynia? Znowu, jeżeli jest źle prowadzona, to tak, może się przyczynić. Każda dieta źle prowadzona się może przyczynić do tego typu problemów, ale dobrze prowadzona wręcz może stany zapalne redukować. I takie powinno być jej działanie według mnie. I jeszcze napisałaś, Joanno, że masz silne bóle żołądka, kiedy w diecie jest sporo mięsa i nabiału. I to jest kolejny mit, który się tutaj staramy obalić. Na diecie keto wcale nie musisz mieć w diecie dużo mięsa i nabiału, więc a jeżeli rzeczywiście posiłek jest mocno mięsny, czy jest w nim nabiał, no to on nieraz bywa ciężkostrawny. Także jeszcze tutaj piszesz o refluksie. To są wszystko problemy, z którymi rzeczywiście można sobie również na keto bardzo dobrze poradzić. A jeśli chodzi o błonnik, to błonnik należy wprowadzać do diety keto i on nie jest wliczany do puli węglowodanów. Tutaj polecam Ci film o tym, czy węglowodany liczymy brutto czy netto i co z tym błonnikiem, bo on się nie wlicza do puli węglowodanów netto, a jest bardzo właśnie istotny pod kątem naszej mikrobioty, więc powinniśmy go jeść odpowiednio dużo. Nieraz przechodząc na takie nie do końca zbilansowane keto, to tego błonnika jest rzeczywiście mniej, ale jeżeli dołożymy fajne warzywa, dołożymy awokado, orzechy, nasiona itd., to spokojnie wciąż możemy mieć te 20-30 gramów błonnika na dobę, a taka ilość według większości badań jest właśnie dobrą ilością zarówno pod kątem naszej mikrobioty, jak i redukcji wagi chociażby. Pytanie od Hanny. Jestem od 1,5 miesiąca na keto, ponad 60 lat i zdrowa. Wydaje mi się, że jestem już po adaptacji, niczego nie mierzę. Minus 5 kilo i od 2 tygodni waga stoi. Największym moim grzechem to czerwone wino okazjonalnie. Samopoczucie właściwie ok, ale co mnie zadziwia, śpię jak dziecko 10 i więcej godzin. Czy to normalne, czy to minie? Bardzo przystępne i przydatne są Pani firmy. Ja również za nie dziękuję i pozdrawiam. Hanno, odniosę się do kilku rzeczy. Pierwsze, co napisałaś, to, że waga stoi. Chcę podkreślić po raz kolejny, że proces redukcji wagi, czyli odchudzania, nie jest procesem liniowym. Niestety to nie jest tak, że zaczynamy i po prostu sobie leci do tej naszej upragnionej wagi. Proces utraty wagi, i to jest zupełnie normalne, jest taki, że są momenty, kiedy to się zatrzymuje, a później znów spada. Czasem nawet, jeżeli ktoś popełni jakieś błędy i na przykład bardzo utnie kalorie, to żeby zacząć chudnąć, to czasem trzeba przytyć i zwiększyć kalorykę na jakiś czas, więc tak jak mówię, to nie jest proces liniowy. Natomiast druga sprawa w tym temacie to to, że redukcja wagi to nie tylko zmniejszenie kalorii i deficyt kaloryczny, ale również odpowiednia gospodarka hormonalna. Więc jeżeli gdzieś tam jest problem z hormonami, to niestety też to się może zatrzymywać. A poza tym przy menopauzie, bo przypuszczam, że jesteś po, też ta utrata wagi nie jest procesem liniowym
i nieraz jest troszkę trudniejsza niż we wcześniejszych latach. Natomiast na pewno jest możliwa, po prostu polecam Ci poczekać, bo 1,5 miesiąca to wciąż są początki, ale i tak minus 5 kg. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolona i jeżeli się dobrze czujesz, to jesteś na dobrej drodze. Napisałeś, że Twoim grzechem jest czerwone wino. Czerwone wino nie jest grzechem. No, picie alkoholu ogólnie nie jest jakby super zdrowe, ale jeżeli pijesz okazjonalnie, to co warto zrobić, to jakby czerpać radość już z tej lampki wina, jeśli ona się pojawia, a nie biczować się za to i właśnie nie mówić, że w tym momencie grzeszę, bo to nie ma wtedy sensu. Jakby mamy sobie, chcemy gdzieś tam mieć taką, poczuć taką normalność, że nie stosujemy cały czas diety, a z drugiej strony w głowie myślimy cały czas, że to jest coś złego. Więc nie, normalizujmy jakby te zwiększone węglowodany, czy te inne rzeczy, które normalnie się na ketonie pojawiają, jeżeli one już są. A odnośnie snu, tutaj chcę się odnieść do badań, bo ogólnie na żywieniu ketogenicznym dużo osób na początku ketoadaptacji widzi, że śpi gorzej i śpi mniej. I to jest też dość normalne, bo tej energii z ciał ketonowych jest po prostu dużo więcej i na początku jest za dużo, ale właśnie niektórzy albo z czasem w ogóle ten sen się zazwyczaj poprawia na keto, albo właśnie są osoby, które tego snu potrzebują więcej i też u niektórych jest to jeden z elementów adaptacji rzeczywiście do stanu ketozy, więc nie powinny się tym jakoś przejmować. Moim zdaniem naprawdę łatwiej jest i lepiej mają osoby, które nie mają problemów ze snem i z zaśnięciem niż ci, którzy cierpią na bezsenność, bo jest to bardzo uciążliwe. Natomiast ogólnie dieta ketogeniczna zwiększa i promuje wytwarzanie adenozyny, która właśnie pomaga w uspokojeniu układu nerwowego, obniżeniu stanów zapalnych i tym samym poprawia jakość snu, więc być może u Ciebie to jest z jednej strony jeszcze kwestia cały czas adaptacji, ale z drugiej strony właśnie być może zwiększenie tej adenozyny i rzeczywiście na keto nieraz wydłuża się nam faza REM i tym sposobem ten sen jest lepszy po prostu. Wiktoria, ja mam pytanie. Otóż bardzo szybko wchodzę w ketozę, dosłownie 2 dni wyrzucenia z mojej diety węgli i od razu pojawiają się ketony, cukier na poziomie 70-80, makro nie trzymam podręcznikowo, bardziej kładę nacisk na białko niż tłuszcz, chociaż też sobie nie żałuję zdrowych tłuszczów, natomiast węgli dostarczam z warzyw i dosłownie 2 cienkich kromek własnego chleba własnego wypieku, a nie żadnego keto, tylko takiego żytniego. Czy to normalne, że tak szybko u mnie ketoza? Głodu nie czuję za bardzo, piję głównie wodę z kilkoma kroplami soku z limonki dla smaku i czuję się dobrze, tylko czy to normalne? Wiktoria, tak, jeżeli się dobrze czujesz, oczywiście ja zawsze polecam Wam przynajmniej raz w roku zrobić sobie jakieś badania kontrolne i zobaczyć, czy wszystko jest ok, ale jeżeli się dobrze czujesz, to Twój przykład jest idealnym właśnie odzwierciedleniem dobrej elastyczności metabolicznej, czyli tego, do czego każdy, czy to na diecie keto, czy nie, powinien dążyć. Tego, żeby mój organizm potrafił korzystać zarówno z ciał ketonowych, jak i glukozy jako źródła energii, jak i mógł sobie właśnie radzić, czy to w okresach postu, czy większego stresu. To wszystko wpływa na naszą elastyczność. I jeżeli Ty, przypuszczam, że jesz dziennie około 50 gramów węglowodanów netto, to można przy takim żywieniu wchodzić w ketozę, a jeszcze masz niskie cukry, niską glikemię, więc tutaj nie ma problemów właśnie pod kątem tej gospodarki cukrowej. I tak jak mówię, ta nasza właśnie możliwość w danym momencie jedzenia węglowodanów zależy od tej elastyczności, zależy też od naszej aktywności. Jeżeli albo trenujesz, albo po prostu masz taki aktywny styl życia, nie wiem, pracujesz, a nie siedzisz w tym czasie, co jest uważam w dzisiejszych czasach dużym przywilejem, i po prostu się ruszasz, no to tym bardziej by to tłumaczyło. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale skoro nie czujesz głodu, czujesz się dobrze, to dbasz o to, żeby ta dieta była odżywcza, to ten chleb żytni, jeszcze jak go sama pieczysz, prawdopodobnie to u Ciebie po prostu się sprawdza.
Monika, Pani Asiu, mój mąż jest bardzo szczupły i wysoki i jego dzienne zapotrzebowanie na kalorie to około 3000. Jest tu już 4 miesiące na żywieniu keto, je około 60 gramów węglowodanów dziennie. Poziom ciał ketonowych we krwi to cały czas 0,3-0,4. Czy to oznacza, że powinien jeść mniej warzyw i orzechów, żeby mieć wyższy poziom ketonów? Po pierwsze, Pani Moniko, nie wiem, czy 60 gramów węglowodanów netto czy brutto. Jeżeli netto, no to prawdopodobnie tłumaczy to, że ma ciała ketonowe 0,3-0,4 i prawdopodobnie wyższych przy takich węglowodanach mieć nie będzie. A jeżeli to są węglowodany brutto, czyli tych węglowodanów netto jest znacznie mniej, jeżeli oczywiście je błonnik, no ale skoro je warzywa, no to orzechy, to tego błonnika jest sporo, to w takim wypadku po prostu jest w grupie osób, które mają niskie poziomy ciał ketonowych. I ja to obserwuję u niektórych moich podopiecznych i tak jak do mnie piszecie, i też szukałam na ten temat parę lat temu publikacji naukowych, są osoby, które po prostu prawdopodobnie genetycznie mają niższe poziomy ciał ketonowych. Czasem fajnie to widać na parach, gdzie jedzą to samo, prowadzą podobny styl życia. Jedna osoba ma ketony poniżej jedynki, a druga ma powyżej na przykład dwójki. Więc wysokie poziomy ciał ketonowych to nie jest dla nas coś najważniejszego. Jeżeli on się dobrze czuje, to nie uważam, że powinien mieć wyższe poziomy ciał ketonowych czy ograniczać dodatkowo węglowodany, bo być może to jest jego optimum. To 0,3-0,4 może być jego optimum. Nie zawsze optimum to jest 1,5, tak jak pokazuje ta taka standardowa tabela. I nie u wszystkich osób. Także nie gonimy za ciałami ketonowymi. Pamiętajcie, jeżeli ktoś je wytwarza, a po prostu efektywnie zużywa i organizm nie utrzymuje ich na wyższych poziomach, to widocznie to jest jego taka właśnie odpowiednia ilość. Polecam sprawdzić poziom glukozy, bo to nim powinniśmy się bardziej martwić, no bądź nie, jeżeli jest dobry, w dłuższym okresie czasu. A jak pokazują badania, pozytywne korzyści z obecności ciał ketonowych mamy już, jeżeli te ciała ketonowe są 0,2 bądź wyżej. Więc tutaj pod kątem tej autofagii, tego działania przeciwzapalnego, już tam coś się dzieje i można powiedzieć, że mąż jest w stanie ketozy, mimo że no summa summarum to jego GKI na pewno nie będzie ketogeniczne, jeżeli byśmy to policzyli. Ale tak jak mówię, Pani Moniko, polecam zbadać również glukozę u męża i głównie na tym się skupiać, żeby ona po prostu nie skakała nam w ciągu doby i raczej była właśnie w okolicach tych plus minus 80, a nie wyżej, tak na dłuższą metę. I jeszcze jedno pytanie od Moniki. U mnie i mojego męża po nasionach chia oraz babce jajowatej płaszcznik występują silne bóle brzucha i wzdęcia. U mnie też zaparcia. Czy da się z nimi coś zrobić, by były lżej strawne? Lubimy upiec chlebek na babce czy zjeść deser chia, ale zawsze kończymy z bólem brzucha mimo dużej podaży wody. No na pewno to jest duża ilość błonnika, więc jeżeli chcemy, żeby to było lepiej strawne, no to trzeba to moczyć. Przypuszczam, że no, na deser chia tak czy inaczej moczymy, więc tutaj już nie bardzo możemy coś więcej zrobić pod kątem strawności. Jeżeli komuś to nie służy, to ja polecam wtedy takiego produktu nie jeść. Nawet coś zdrowego, co mi nie służy, nie jest dla mnie na ten moment zdrowe. Mogą to być jakieś nadwrażliwości pokarmowe, ale może to być też problem z układem trawiennym, na przykład w zespole nieszczelnego jelita, drażliwe jelito, czy już w skrajnych przypadkach SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim. Duża podaż błonnika naraz sprawia, że te bakterie, które są w jelicie cienkim, po prostu zaczynają szaleć i właśnie te różne objawy, nawet bólów brzucha czy wzdęć u niektórych biegunek, a u innych znowu zaparć się pojawiają, więc być może to jest to, warto byłoby na ten moment wprowadzić moim zdaniem dobry probiotyk, lekko strawne żywienie i zobaczyć, przy jakim poziomie błonnika dobrze się czujemy i czy tam nie dzieje się coś więcej. Ewentualnie dalsza diagnostyka właśnie w kierunku tych rozszczelnionych jelit albo po prostu profilaktycznie takie żywienie czy suplementacja tymczasowa, która te jelita pomoże nam uszczelnić. I ostatnie pytanie od Katarzyny. Dzień dobry, Joanno. Kiedy próbuję zwiększyć ilość węglowodanów w diecie do 100 gramów na dzień, to zwiększa mi się apetyt i wieczorami już po okienku żywieniowym mam ochotę na przekąski, słodycze, nie mogę zasnąć. A kiedy pilnuję się i jem do 50 gramów węgli na dzień, ten efekt nie występuje. Czy faktycznie węglowodany mogą mieć taki wpływ? Jeżeli chodzi o to, że nie możesz zasnąć,
no to nie jest tak, że węglowodany na to wpływają bądź nie, bo wręcz węglowodany wieczorem mogą pomóc zasnąć, ale oczywiście jeżeli to nie jest na krócej niż 2-3 godziny przed snem, bo nie powinniśmy jakby zaraz przed snem jeść, bo to rzeczywiście może negatywnie wpłynąć na zasypianie. Natomiast no niestety to nawet nie jest kwestia tego, że węglowodany sprawiają, że my mamy większą ochotę na jedzenie, ale po prostu niższe poziomy ciał ketonowych. Możesz sobie, Katarzyno, sprawdzić, jakie masz poziomy ciał ketonowych jedząc do 50 g węgli, a jak te ciała ketonowe się kształtują, jak jesz tych węglowodanów 100 g i tak samo jak kształtuje się twoja glikemia, bo ketoza, stan ketozy, czyli ciała ketonowe, wpływają na obniżenie greliny, czyli tak zwanego hormonu głodu. Podnosi się nam wtedy cholecystokinina, więc jakby to jest taki efekt, który chemicznie rzeczywiście zachodzi, jeżeli mamy wyższe poziomy ciał ketonowych. I ja też, jak jestem w mocniejszym keto, to w ogóle nie myślę o jedzeniu, a jeżeli tych węglowodanów jest więcej, to później więcej się ich chce jeść. To nie znaczy, że mamy cały czas trzymać węglowodany nisko, ale starać się to tak dopasowywać i być może jeść w pierwszej połowie dnia, a nie wieczorem, żeby właśnie sobie to wyregulować. No i niestety ta ochota na te przekąski też nieraz u kobiet wiąże się po prostu z cyklem hormonalnym, z miesiączkowaniem i tutaj czasem możemy trochę na to wpłynąć właśnie rotując węglowodany w trakcie cyklu. O tym też już mówiłam. Pod koniec cyklu szczególnie nieraz warto tę ilość węglowodanów zwiększyć, żeby na początku cyklu czuć się lepiej i nie mieć tych takich zachcianek większych. Także to jest do sprawdzenia, ale to nie same węglowodany, a właśnie obecność bądź wysokich, bądź niskich ciał ketonowych no, implikuje to, czy odczuwamy tak bardzo ten głód, czy nie. To tyle, moi drodzy. Zapraszam Was do zadawania kolejnych pytań w komentarzach i postaram się w kolejnych filmach oczywiście do nich na bieżąco odnosić. A tymczasem pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. Cześć!